dziewczynki, pobudka. Idziemy do przedszkola. Ale mamo, ja nie chcę. Nie chcę iść do szkoły. Musisz iść do szkoły. To pierwszy dzień, nie możesz się spóźnić. Jej, szkoła! Bierz przykład ze swojej siostry, idziemy. Głupia szkoła. Na stole dziewczynki już jest przyszkoła na śniadanie i w plecakach macie przekąski do szkoły. Jak się cieszy, że idę do szkoły. Oh. Cześć, tata. O, cześć, dziewczynki. Cieszycie się, że idziecie do szkoły? Ja nie. Nie chcę iść do tej głupiej szkoły. A ja się bardzo cieszę. Chociaż dobre kanapki. A ja właśnie oglądam swój ulubiony serial. Widzę, tata, możemy zmienić na bajkę? No dobrze, dziewczynki. Jej! Moja ulubiona bajka. O, idę na śniadanie, też zjeść śniadanko. A ja też musisz. Daj smaczka. Marek, zawieź się dziewczynki do szkoły. O, czemu ja? Ale ja bym chciała tylko ten serial. I zawieź się do szkoły. Okej. No, to mi się podoba. Ja muszę się zadać Mają. Chodźmy już się. Nakarmijmy się. Pójdę z tym na dół. Chodźcie dziewczynki, macie tu plecaki. Jej! Idziemy. Dzień dobry, przyniosłem dziewczynki do szkoły. A, dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to pa dziewczynki, odbierę was po południu albo mama. Przywitajcie się z resztą. Pójdźcie na dwór albo porysujcie. Dobrze, dziękuję. Hej, jak masz na imię? Jestem Liza. Ale masz pewnie imię. Idę tam. Ja tu w ogóle nie chciałam przychodzić. Niesprawiedliwe. Chodźmy na dobrze. Wiem, co zrobię. Zamoczę ten rysunek w błocie. Mogę zobaczyć swój rysunek? O, tak, możesz, proszę. Wezmę teraz i go zamoczę w płocie. Jak mam, jest to piękny rysunek. Jak mogłaś? Jeszcze sobie idę, rysujemy jeszcze raz. Nie zadziałało na długo. Jak zwykle moja siostra musiała wszystko naprawić. Wezmę i zamoczę to w błocie i komuś dam. Co za mała kałuża. Na
pewno ktoś będzie płakał. Tam temu. On się chyba nazywa Damian, nie wiem. Chcesz ode mnie truskawkę? Tak, uwielbiam truskawki. Dzięki, dzięki wielkie. Nie ma za co. O. Boli mnie brzuch, pani. Boli mnie brzuch, już pani. Co się stało? Nie wiem, dostałam jakąś truskawkę od takiej dziewczynki. Teraz. Jak mogłaś, Hania? Ale to nie ja! Proszę pani, czemu mnie pani wini? To ten chłopiec w zielonym. Naprawdę? Tak. To on. On bardzo nie lubi tego chłopaka. Idę mu powiedzieć tak nieładnie. Jak mogłeś dać za trudną truskawkę Damianowi? On go teraz boli brzuch. Ale ja nic nie zrobiłem. To na pewno nie ja, to ktoś inny. Nie kłam mi. Ja nie oberwałam, tylko ktoś inny. Te patyki wyglądają, jakbym miała coś z niej zrobić. Wiem, zaczekam, aż ktoś zrobi jakąś babkę z piasku i ją rozwalę. Idę na dwór. Zrobi super fajny zamek z piasku. Tutaj tam takie coś. Tutaj zrobię tak. Podam z tyłu. O nie, na moim piach. To i to. Jaki super zamek mi wyszedł. Może zrobię więcej takich budowli. Zniszczę ci to. Jak mogłaś, to była piękna budowla. Masz za swoje. Nie cały czas pada mi moja kokardka. Jak ona mogła? Teraz będzie obiad. Si, obiad? My nie chcemy. No dobrze. Jeśli nie chcecie, to nie będę was zmuszać. Bawcie się dalej. Jej! Chcemy pobudować budowlami. Pokażcie, jak gram na cymbałkach. Jak pięknie! Słyszę jakąś muzykę. Każdy się patrzy na nią. Jak czemu ty jesteś taka miła? Nie, Hania, tym razem przegięłaś. Masz złą ocenę do dziennika. Nie chciałam, żeby grała, bo wkurzała mi ta muzyka.
Mógłeś powiedzieć. Tak naprawdę nie jestem, jestem zła. One się super bawią. A ja zostałem owszem od pani. Muszę coś z tym zrobić. Chodź, pójdźmy na wieżę. Ja nie chcę, ja tu zostanę. No dobra. Idziesz ze mną na wieżę? Tak. Dobra, to jest jedyny pierwszy, okej? Okej. Zepchnę. Teraz ja. Przez ciebie dostałam owszem od pani i złą ocenę. Masz za swoje. Wszystko dobrze. Nie, noga mnie boli. Coś się tam stało? Co się stało? O, ci sobie nie się. Nie możesz spychać dzieci ze sypialni. Ale to nie ja. Ona musiała mnie z kimś pomylić. Na przykład z moją siostrą. Mam takie same włosy. Taką samą kokardkę. Mam już dość z wami. I w ogóle z całą klasą. Dzieci paraliżakowanie. I dzieci musicie pójść spać. No, jest drzemka. Chodź, idziemy na drzemkę. I sama mi się upiekła. Coś czuję, że jednak nie będzie tak źle tutaj. Nie ma dla mnie miejsca. Dobra, zaczekam na mamę i tatę. Cześć, dzieci. Było okropnie tutaj. A czemu? Każdy mnie pił i tak dalej. Moja wiórka, a gdzie jest Marta? Tam. Okej, okej. To pójdź po nią. O, ja słyszałam chyba tatę. Hej! O, cześć, jak tam było? Dobrze, fajnie. Było okropnie. Nieprawda, wszystkich biłaś. Dla tych dzieci było okropnie. To ty wszystkich biłaś? Pogadamy sobie w domu. Nie wiem, takie zachowanie się nie spodziewa. Nie uwierzysz, Julia, nie uwierzysz, co zrobiła Hania. Marta, idź do pokoju. Dobrze. Nie uwierzysz, co zrobiła. Co? Siadaj, Hania. Piła inne dzieci. Spychała je ze zjeżdżalni. Nieładnie. Masz karę. Nie wychodzisz co przez 3 dni. Czemu? Bo właśnie nie ma. Masz do pokoju. I tak będę robić inne szkody w
przedszkolu i w innych miejscach.